No, witamy Was w kolejny poniedziałek. Cześć. Jak zwykle na bogato, ale tym razem przy kawie, bo ja tyle czasu mówiłem o tej kawie, więc dzisiaj piję ją z Wami. Chciałam powiedzieć, że Piotr całe wakacje na to czekał, żeby w końcu się tej kawy napić. Dzisiaj mamy specjalnego gościa w naszym programie na bogato. Widzicie moją koszulkę? A więc będzie niespodzianka. Dżingiel i słuchajcie. Witam Was, kochani, serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Warto odpocząć po podróży, prawda? Słuchajcie, tak szybko czas ucieka tych wakacji. Myślę, że każdy z Was przemyślał już sobie, jakie też one są, jakie były. Po tym moim zabiegu, kiedy rozważałam swoje wakacje, swój czas, dokonałam wielkiego odkrycia. Bóg jest dla mnie po prostu cudowny. Moje wakacje są na bogato. Byłam w górach, byłam nad morzem, odwiedziłam rodzinę, przyjaciół. Były piękne spotkania, chwila ciszy, przyroda, sport, wszystko co tylko. Była praca i trudności, a to wszystko Pan Bóg wciąż przerabia na to, co jest najpiękniejszego, najdroższego. I spotkałam się z wdzięcznością moich podopiecznych, osób niepełnosprawnych, którzy są pełni Boga i prostoty i wdzięczności. I słuchajcie, moje refleksje zakończyłam w czasie rekolekcji. I odkryłam niesamowitą rzecz, z którą chciałam się z Wami podzielić. My za mało mamy wdzięczności, zachwytu Bogiem, światem i życiem. Stąd moja propozycja na kolejne dni. Każdego dnia podziękujmy przynajmniej jednej osobie. Podziękujmy z gestem. Wszyscy mamy za co dziękować. Możemy podziękować rodzicom, koledze, sąsiadce, może panu kierowcy z autobusu, który na mnie zaczekał. A gest choćby to dziękuję. I żebym nie była gołosłowna. Ja teraz Wam dziękuję, że jesteście kochani. Dziękuję, że słuchacie. Moim gestem będzie modlitwa codzienna, nieustanna. To moja specjalność. Postaram się jak najlepiej. Dziękuję siewcom. Słuchajcie, oni są cudowni. Oni są wspaniali, że czas poświęcają dla nas, że sieją wiarę, miłość. Dziękuję Wam, kochani. A mój gest? Na najbliższym koncercie jestem z Wami, z moimi podopiecznymi z Domu Pomocy Społecznej, z Morynia i z moimi siostrami kochanymi. I wiozłam te kwiatki, one są z ogrodu zakonnego, wypielęgnowane ręką mojej współsiostry i sercem. Dziękujmy razem Panu Bogu, bo od Niego jest wszystko. I postarajmy się dziękować z gestem. Każdego dnia, nie tylko w wakacje. A więc szkoda czasu. Idź i kochaj. Kochaj i dziękuj. Panie Boże, bądź uwielbiony. To dla Ciebie. Jadę dalej. Słuchajcie, takich sióstr jak siostra Damaris, szalonych i nieobliczalnych, jest trochę w Polsce, tylko rozejrzyjcie się wokoło. Sprostowanie, taka jest jedyna. Ona się opiekuje niepełnosprawnymi, jest
fenomenalna. Pod tym kątem tak. Zajrzyjcie kiedyś do Morynia, kiedy będziecie tamtędy przejeżdżać i zobaczcie, jakie cudowne rzeczy robi siostra Damaris w swoim domu ze swoimi siostrami. A tymczasem mamy smutną wiadomość, bo koniec naszych wakacji na bogato. Teraz już będzie zaciskanie pasa. Zaciskanie pasa, szkoła, uczelnia, a więc koniec tego dobrego. Ale skoro siostra Damaris mówiła o wdzięczności, my też dziękujemy wszystkim Wam za to, że z nami byliście, jesteście i będziecie na koncertach. I teraz powiem. No powiedz! 3, 4. Zasubskrybujcie! To jeszcze raz. Zasubskrybujcie nasz kanał. A na koniec najważniejsze. Ogłoszenie prawie parafialne. Zapraszamy Was wraz z rodzicami, z dziadkami 7 września, a więc pierwsza sobota września, już za chwilę, na Lednicę Seniora. A potem w czerwcu, 6 czerwca dokładnie, w pierwszą sobotę tego miesiąca, na kolejne ogromne, największe, najpiękniejsze spotkanie młodych, czyli Lednica 2000. Na obydwu spotkaniach nie może Was zabraknąć. Cześć, do zobaczenia. Pa.